Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na rzut oka na bardzo ciekawe urządzenie. Będzie to projektor. Na moim kanale widzieliście już w przeszłości kilka projektorów kieszonkowych, czyli tak zwanych PicoPixów od firmy Philips. Jest tego już dobrych kilkanaście modeli nawet. Urządzenia są niewielkie, a mam ogromne możliwości, ale dzisiaj będzie coś bardziej nietypowego. Ponieważ będzie to projektor, który w przeciwieństwie do takich standardowych umieszczamy kilka metrów od ściany, w tym przypadku będzie dokładnie odwrotnie. Jest to projektor Philips Screeneo, który potrafi wyświetlać obraz będąc zupełnie przy ścianie, a idealne proporcje obrazu uzyskujemy odsuwając go od ściany o jakieś 30 cm zaledwie i możemy uzyskać przekątną od 50 do 100 cali. Tak więc brzmi ciekawie. Co do ceny urządzenia, nie jest tanie. Sprawdzicie sobie cenę w opisie filmu. Natomiast z tego co pamiętam, jest to około 3,5 tysiąca złotych. Dzisiaj sobie obejrzymy dokładnie, jak jest wykonane, jakie ma wejścia, jakie ma funkcje, a już niedługo testy tego urządzenia. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, przed nami urządzenie Philips Screeneo, które wielkością przypomina taką niewielką drukarkę. Oczywiście jest to projektor, natomiast bardzo nietypowy, o nim słówko za chwilę. Też przy okazji jest to sprzęt tani, ponieważ jakieś 3,5 tysiąca, jak dobrze pamiętam, dokładne ceny macie w opisie filmu. Natomiast przyjrzymy się dzisiaj tak na sucho, bez włączania jeszcze, jak to wygląda, jak to jest zrobione, jakie ma funkcje. Zobaczcie to jest w zestawie. Przede wszystkim mamy taką naprawdę fajną torbę, którą możemy sobie zarzucić na ramię. Z tyłu mamy kieszonkę, a do wnętrza wchodzi nam tutaj cały projektor. Ja tu sobie wrzuciłem okablowanie. Już Wam pokazuję, co tutaj mamy. Mamy przewód USB, mini USB. Jak dobrze pamiętam, do ładowania okularów, zaraz o nich powiem. Następnie mamy HDMI do podłączenia do telewizora, czy do komputera, nawet do karty graficznej też nie ma problemu. W tej chwili karta płyta główna i każdy telewizor ma HDMI, więc najbardziej uniwersalne złącze moim zdaniem. Więc to musiało być. I mamy też przewód zasilający, standardowy. Zanim rzucimy okiem na samo Screeneo, zobaczcie jeszcze tu. Mamy takie elementy, woreczek do okularów. I moi drodzy, prawdziwe okulary 3D, aktywne. Tutaj mamy włącznik, miejsce na ładowanie, kontrolkę i po prostu dzięki nim możemy się cieszyć obrazowi w trzech wymiarach. Same okulary są warte parę stówek z tego co się orientuję w cenach takich gadżetów. Więc bardzo fajnie, natomiast w zestawie mamy tylko jedną parę tych okularów. Więc jakbyśmy chcieli we dwójkę sobie poglądać coś, no to niestety już nie. Trzeba by dokupić. Mamy też, zobaczcie, taki dość duży pilot jak do telewizora, prawie że z bardzo wiele funkcji. Pilot ma takie wyprofilowane przyciski, żeby łatwiej się było poruszać. No i zobaczymy, jak go włączymy, przetestujemy, czy te wszystkie funkcje będą aktywne. No i teraz samo urządzenie. Już Wam wszystko pokazuję. Przede wszystkim widzimy tutaj naklejki, które nam sporo mówią, że mamy tutaj diody LED, czyli bardzo wytrzymałe, długa żywotność, 30 tysięcy godzin. Czy jakbyśmy ten projektor włączyli i nie wyłączali przez kilka lat, to po kilku latach dopiero nam te diody by się przepaliły, popsuły. Dlatego w normalnych warunkach, nawet jakbyśmy telewizję oglądali przy pomocy tego, czy filmy, powiedzmy 5-6 godzin dziennie, no bo tyle dziennie można by wygospodarować, może czasu, no ja na pewno nie, ale może ktoś z Was. Dlatego takie diody starczyłyby wtedy no, na kilkanaście lat zapewne. Mamy 360-hercowy obraz. Możliwość wyświetlania w 2D lub 3D. 3D oczywiście bardzo chętnie tutaj przetestuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Rozdzielczość HD 720p. Tu mamy kontrast 100 000 do 1, więc jak na projektor całkiem przyzwoicie. Technologia Wi-Fi i to dual band, mamy 2,4 GHz i 5 GHz. Mamy wielkość ekranu, minimalna to jest 50 cali, a maksymalna to jest 100 cali. Więc nawet do tej minimalnej wielkości ekranu i tak potrzeba sporego kawałka ściany. Mamy też standardy wykorzystywane, chociażby DLP, Miracast, też przetestujemy, bo to jest ciekawe, dźwięk w Dolby Digital, technologię Bluetooth, DLNA.
oraz subwoofer i dwa głośniki wewnątrz 26 W. Taka łączna moc zestawu, więc wydaje się być całkiem duża. I teraz patrzymy dalej. Przede wszystkim obudowa. Jak widzicie, tutaj mamy takie elementy metalowe, taką siatkę mesh jakby. Mamy logo Philipsa, szczotkowane aluminium i jak to sobie opuścimy, to zobaczcie, na przednim panelu mamy wyjście słuchawkowe, bardzo fajnie, port HDMI, port USB oraz tutaj chyba mamy wejście na kartę pamięci, nie jestem pewien, ale to sobie jeszcze sprawdzimy w specyfikacjach do już właściwego testu. Od spodu mamy elementy antypościskowe, mamy też otworki, nie wiem, o dobra, będzie to widać, otwory, żeby go sobie prawdopodobnie przykręcić do jakiegoś takiego statywu, uchwytu, jakbyśmy potrzebowali. Jak go sobie obrócimy, widzimy już tą soczewkę, czyli obraz jest tutaj w tą stronę kierowany, po prostu tędy wychodzi. Niestety mamy tutaj taki no, błyszczący plastik. Jeśli ja bym sobie takie screeny miał kupić, postawić w salonie, bardzo chętnie, bo wygląda dość ładnie. Natomiast gdyby to było albo matowe, albo chociażby białe, czy jakieś tam kremowe, bo nie byłoby tak widać tych odcisków palców, kurzu, jakichś paprochów, a przed chwilą go wyczyściłem, a tutaj już wszystko na niego spada. No niestety taki urok tego tworzywa. Znacie je dobrze, widzieliście mnóstwo sprzętów takich u mnie, więc wiecie, jak to wygląda w praktyce. Przechodzimy na tył. Zobaczcie, mamy taki solidny pas, gdzie możemy sobie ten projektor chwycić i przenieść. Mamy następnie tutaj cały szereg gniazd. Zasilanie, dwa porty USB. Mamy nawet wyjście optyczne, dwa porty HDMI, standardowe analogowe wejście VGA, czy taki zwykły kabel do monitora. Mamy wejście Ethernet na internet. Tutaj mamy do głośników audio out, lewy, prawy, wejście AV i mamy tutaj jeszcze jakieś wejście i nawet wejście antenowe, więc tak zwany full wypas, jeśli chodzi o ilość tutaj tego wszystkiego i możliwości podłączenia. Tak więc co będzie trzeba sprawdzić? Przede wszystkim co mnie interesuje, to głośność, bo jak wiecie, każdy projektor jest dość głośny, to bywa różnie. Na przykład te takie małe projektory Philipsa, czyli PicoPixy, małe, fajne, dość energooszczędne, zapewniające fajny obraz, a niektóre modele bardzo mocno się grzały, przez co wentylator w środku po prostu cały czas pracował na maksymalnych obrotach, a że był mały, to był hałaśliwy, więc tam to było takie średnio komfortowe po prostu, ponieważ odbierało tą przyjemność oglądania filmu, chyba że stosowaliśmy słuchawki. Druga rzecz, jaka będzie jakość tego obrazu przy tej minimalnej i przy tej maksymalnej rozdzielczości, wielkości obrazu. Mam do dyspozycji taki duży kawałek ściany na szczęście, więc skorzystam z niego, żeby sobie to przetestować. Zobaczycie to oczywiście w testach. No i sprawdzimy sobie też te wszystkie funkcje. Mamy tam zaawansowane menu, bardzo wiele opcji, po których możemy się poruszać albo pilotem, albo z tych przycisków tutaj na froncie. Zobaczcie dokładnie, jak to działa w recenzji. I teraz jestem ciekaw na przykład, czy jak do przedniego portu podłączę sobie myszkę czy klawiaturę, będę mógł też obsługiwać z tego. Jeśli tak, to fajnie, bo ułatwi to chociażby korzystanie z internetu. Z tego co kojarzę, też mamy wbudowaną przeglądarkę. Zobaczycie po prostu wszystko. Wszystkie informacje będziecie mieli w teście właściwej recenzji. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania, tego dość ciekawego sprzętu, ale przy okazji kosztownego. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!